Kurwa, wygląda na to, że on kurwa... Jesteśmy przed ostatnim meczem w Łaziskach. Najpierw krótkie pytanie o to, co za nami. Wygrany mecz z Pniewkiem 3-0, aczkolwiek nasze odczucie i odczucia prasy były takie, że ten początek meczu był bardzo niemrawy, był dosyć niespokojny i Polonia wyglądała na początek troszeczkę niepewnie. Dopiero ta twoja bramka tak naprawdę jakby puściła ten worek dobrej gry, puściła ten worek takiej pewnej Polonii, która już później tego prowadzenia do końca nie oddała. No, w naszym odczuciu wyglądało to podobnie, ale wiadomo, z czym to się wiąże. Wiąże to się na pewno z poczuciem zdecydowanie większej już odpowiedzialności, presji na to, że musimy ten mecz wygrać. Chcemy, ale też musimy, no nie ukrywajmy. No i wiadomo, ta bramka wiele nam ułatwiła. Ciśnienie zeszło, pozwoliło to nam na zdecydowanie większy luz w grze, na kreowanie w ofensywie zdecydowanie większej ilości sytuacji. I wygraliśmy ten mecz, a początek rzeczywiście nie był w naszym wykonaniu najlepszy, nie ma co ukrywać. Całe szczęście, że strzeliliśmy tą bramkę jeszcze do przerwy i po przerwie już było łatwiej. Ten mecz był taki dosyć podobny do tego scenariusza z Sząbierkami, bo nie patrzmy tutaj na wynik, bo obydwa skończyły się 3-0. No ale trzeba przyznać, że bramka strzelona prawie do szatni, no i później druga połowa już cała wasza. Natomiast ta pierwsza, jednak gdzieś ten mecz był taki dosyć wyrównany. No mecz był wyrównany, no Pniówek też nie jest słabą drużyną, ostatnio notował dość dobre rezultaty, Sząbierki jak wiemy również, więc to nie są zespoły, które się położą przed nami, a my też nie lekceważymy żadnego przeciwnika i nie liczymy tu na jakieś Bóg wie jakie wyniki i na jakieś Bóg wie jakie zdarzenia boiskowe, że będziemy miarzyć każdego przeciwnika, tak po prostu się nie da, no chyba nie te umiejętności nasze. Mecze potoczyły się po naszej myśli, bo faktycznie jednym i drugim było 3-0. Na początek, póki te zespoły mają siłę, póki jeszcze realizują wszelkie założenia taktyczne trenerów i są w stanie to robić, no nie są dla nas łatwe. Wiadomo, no, potrzebna jest pierwsza bramka i później już idzie z górki i w obu meczach to się potwierdziło. Marcin, zapytam Ciebie jako osobę, która no już troszeczkę tych lat na boisku spędziła. Trochę takich sytuacji pewnie już też przeżyłeś. Trudna ta sytuacja Polonii przed tą ostatnią kolejką, czy nie? Bo wydaje się na pozór łatwo, tak? Jedziemy do drużyny, która zajmuje gdzieś tam miejsce spadkowe. Natomiast ten mecz jeszcze trzeba wygrać. No, czy jest trudna sytuacja? No. Każdy chciałby być w takiej sytuacji, każdy woli być liderem w takiej sytuacji jak my, niż znaleźć się w roli liczącego na potknięcie, prawda? Więc tutaj nie można powiedzieć, że jest to komfortowa sytuacja, no, tylko trzeba to potwierdzić na boisku, nie gadać, zapowiadać, że jesteśmy lepsi, najlepsi, wygramy, bo takie już podobnie czynił trener Odry Opole, zapewniał, zaklinął, że wygrają, są lepsi, najlepsi, a niestety no, nie udało się. My tak na pewno nie zrobimy, szanujemy przeciwnika, jedziemy wierząc w swoje umiejętności i chcąc zrobić wszystko, aby 3 punkty wróciły do Bytomia i przygotowywać się dalej, ale no jednak trzeba te 90 minut wybiegać, dać się wszystko i poszanować przeciwnika i po prostu z nim wygrać. Mówiąc o tej trudnej sytuacji, miałem właśnie na myśli to, że gdzieś w głowach możecie mieć tak naprawdę chęć zdobycia tej 90 minuty już i prowadzenia w tym meczu, no bo nie ukrywam, że po końcowym gwizdku, mimo tego, że przed Wami prawdopodobnie będą baraże, jeśli wygracie, to gdzieś chyba ta radość się Was pojawi. Wygracie tą trzecią ligę i tą korespondencyjną walkę z Odrą, która toczy się tak naprawdę od lipca zeszłego roku. Jeśli wygramy, a nie będzie to łatwe, biorąc pod uwagę, że no jakąś tam presję, która na pewno jest związana z tą walką o pierwsze miejsce. Jeśli wygramy, liczymy na to, ale to wtedy rzeczywiście ta radość jakaś będzie chwilowa. Ale no nie uprzedzajmy faktów, nie chcę tutaj wybiegać przez szereg, co będzie, jak będzie. Najpierw no musimy sobie te 3 punkty zapewnić, ale to dobrą grą i strzelanymi bramkami. Jesteśmy przed ostatnim meczem w Łaziskach, natomiast nie sposób jeszcze zapytać o mecz z Pniewkiem Pawłowice. Ten początek troszeczkę niemrawy. Stawka trochę sparaliżowała, czy jednak no, to Pniówek postawił takie warunki, że musieliście ten mur przebić, strzelić bramkę i dopiero potem się rozpędzić?
Znaczy na pewno ta stawka też meczu gdzieś tam z tyłu głowy to wszystko siedzi, że musimy wygrywać. Pogoda, może Pniówek był na początku bardziej zmobilizowany. Nie wiem, może chcieli urwać punkty, jak to zawsze liderowi. I tak to wyglądało, ale z każdą minutą coraz lepiej to wyglądało i wygraliśmy. No to właśnie ta strzelona bramka przez Marcina, w której ty też miałeś udział z Kamilem Mańkowskim, to chyba dodało wam takiej pewności, że ta przerwa, odpoczęliście, no już w drugiej połowie tak naprawdę Pniówek nie istniał. Podobny scenariusz do innych spotkań, chociażby z Sząbierkami. No na pewno ta bramka zawsze popycha do przodu zespół i w większości meczy zauważyłem, że jest tak, że do pierwszej bramki zespoły grają agresywnie, dobrze się bronią i po tej pierwszej straconej bramce zawsze to się rozluźnia i gra się nam już dużo lepiej. Ta stawka spotkania w Łaziskach, ona nie spowoduje, że też gdzieś tam lekki paraliż może się na początku pojawić? No nie możemy sobie na to pozwolić. To jest ostatnie 90 minut w sezonie. Musimy wygrać te mecze, nie patrzeć na wynik Odry i zrobimy wszystko, żeby tak było. Te komentarze przedmeczowe, które tak naprawdę stawiają Polonię już gdzieś tam w barażach, no chyba nie mogą spowodować tego, żebyście za bardzo pewnie się poczuli, no bo chyba widzicie to, że zarówno my, jak i cała prasa, no już gdzieś tam Polonię zwartą widzi, tak? Znaczy my do tego tak nie podchodzimy jeszcze, tak jak powiedziałem, jest ciężki mecz, widać jaka pogoda jest dzisiaj i jutro pewnie też będzie tak, to na pewno będzie ciężki mecz, gramy na wyjeździe, to nie jest takie samo boisko jak u nas, także na pewno będzie ciężko, ale tak jak mówię, 90 minut, musimy dać się maksimum i wierzę w to, że wygramy ten mecz. Będzie radość po końcowym gwizdku, mimo że te baraże jeszcze przed nami, ale to chyba to wygranie tej trzeciej ligi i tej korespondencyjnej walki z Odrą, no byłoby bardzo smakowitym kąskiem. No na pewno byśmy się cieszyli z tego, tym bardziej wiedząc jaka była sytuacja 4 kolejki przed końcem. Musieliśmy liczyć na 2 potknięcia Odry praktycznie w pierwszych 2 meczach to się stało i na pewno ta radość będzie jeszcze większa i mam nadzieję, że tak się stanie.